Góry, wciąż nie do końca odkryte przez człowieka, stanowią niewyczerpane źródło inspiracji dla artystów. W Polsce szczególne miejsce w historii sztuki narodowej zajmują Tatry oraz Zakopane, miasto kultowe dla twórców różnych epok. W dwudziestoleciu międzywojennym Zakopane było nazywane zimową stolicą Polski. Zakopane w dwudziestoleciu międzywojennym było zdecydowanie jednym z najważniejszych i najładniejszych kurortów górskich ówczesnej Europy. Było równorzędne razem z Garmisch-Partenkirchen w Niemczech, z Chamonix we Francji, z Oslo w Norwegii, z Davos w Szwajcarii. Także to było miejsce na pewno wyjątkowe. Narty stały się dla Polaków symbolem tej odzyskanej świeżo wolności. Zimy były śnieżne, były piękne. W związku z tym na nartach dosłownie jeździli wszyscy. No było to miejsce naprawdę magiczne, dlatego Rafał Malczewski, syn Jacka, nazwał ówczesne Zakopane pępkiem świata. Dodatkowym walorem tej miejscowości była lokalna kolonia artystów, którzy mieszkali pod Giewontem czasowo albo zostawali tu na dłużej. No i wymieńmy kilku z nich. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witkacy, nazwany takim demonem Zakopanego trochę, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Rafał Malczewski, wspomniany już przeze mnie. Kornel Makuszyński, znany pisarz, który tutaj bywał i mieszkał. No i oczywiście wielu, wielu innych, którzy stworzyli atmosferę, ale jeżeli chodzi o świat artystyczny tego miejsca. Zofia Stryjeńska w Zakopane pokochała nie tylko dlatego, że tutaj mieszkała z mężem, z rodziną, ale także, że zżyła się bardzo z tutejszymi artystami, z Rafałem Malczewskim, z Witkacym. Tworzyli oni tutaj na kanwie pierwotnej kultury podhalańskiej swoją własną sztukę. Nie można zapomnieć właśnie, że tutaj tworzyły takie nazwiska jak August Zamoyski, Leon Chwistek, czy Emil Krcha, albo Tymon Niesiołowski. Zofia Stryjeńska w tym towarzystwie odnajdywała się jak ryba w wodzie. Z małżeństwem Stryjeńskich łączy się zabawna anegdota tutaj w Zakopanem, jak to ponoć Zofia Stryjeńska ganiała za swoim mężem w samej koszuli nocnej, szukając jego kochanki, aby wydrapać jej oczy. Karol umieścił swoją żonę wbrew jej woli w zakładzie dla obłąkanych. To wydarzenie podzieliło bardzo społeczeństwo Zakopanego. Część mieszkańców Zakopanego w tym sporze czy stanęła po stronie Zofii Stryjeńskiej, a część po stronie Karola, ponieważ zachowanie Zofii było na tamte czasy bardzo ekstrawaganckie. Zakopane to zdecydowanie najważniejsze miejsce w życiu Hasiora. Znajdujemy się w galerii jego autorstwa, poświęcone jego twórczości, ale także miejscu, w którym mieszkał i tworzył. Do tej pory możemy oglądać w prawie niezmienionej formie to, co on tutaj stworzył. Sztuka Hasiora wymyka się szufladkowaniu, ale najbliżej chyba jej do popartu. Władysław Hasior różne zupełnie niby niepasujące do siebie gotowe przedmioty zestawiał w spójną całość, mówiącą zupełnie nowe historie. Serdecznie zapraszam Państwa na aukcję Zakopane, Zakopane, która odbędzie się 27 stycznia o godzinie 19 w Zasielniku.